W tym filmie chciałem porozmawiać o cieple, bo to jest kolejne bardzo ważne pojęcie. Ciepło to jest, o cieple mówimy wtedy, kiedy obserwujemy przepływ energii wewnętrznej od ciała o wyższej temperaturze bezwzględnej do ciała o niższej temperaturze bezwzględnej. Pamiętacie, że temperatura bezwzględna to jest miara energii wewnętrznej przypadającej na jedną cząsteczkę, a warto też pamiętać, że choć ta energia wewnętrzna składa się z energii kinetycznej różnych rodzajów, w przypadku cząsteczek, które wyglądają nie jak kuleczki, tylko mają bardziej skomplikowany kształt, to jest jeszcze energia kinetyczna ruchu obrotowego, bo one się mogą kręcić na różne strony. I oczywiście jest energia potencjalna, jeśli nie mamy do czynienia z gazem doskonałym, tylko nieco bardziej złożoną substancją, to warto też zawsze pamiętać, że temperatura jest także miarą energii kinetycznej ruchu postępowego, tego ruchu związanego ze zmianą położenia cząsteczek. Bo to, jak żeśmy sobie wyjaśniali w poprzednim filmie, odgrywa podstawową rolę, na przykład jeśli chodzi o przekazywanie energii, o czym więcej w tym filmie, ale także o naszą percepcję tego, że coś jest gorące albo chłodne. No więc wyobraźmy sobie, że mamy, żeby od czegoś zacząć, wyobraźmy sobie, że mamy zbiornik izolowany od otoczenia, przedzielony przegrodą, która też zapewnia doskonałą izolację między dwoma równymi masami gazu, równymi masami, że mają tę samą liczbę cząstek i tylko ten gaz po lewej, czerwony jest, kuleczki czerwone mają wyższą temperaturę, czyli wyższą średnią energię kinetyczną przypadającą na jedną cząsteczkę, a te niebieskie mają temperaturę niższą. No i kiedy usuwamy przegrodę, to na skutek zderzeń, o których żeśmy mówili w poprzednim filmie, na skutek zderzeń powoli ta temperatura się wyrówna, to znaczy te cząsteczki o większej energii stracą, przekażą część swojej energii kinetycznej cząsteczkom o mniejszej energii i średnio po pewnym czasie będzie można mówić o temperaturze gazu w całym zbiorniku, bo średnia energia ustali się średnia energia kinetyczna wszystkich cząstek. Nie będzie już cząstek czerwonych i niebieskich, będą tylko cząstki zielone. Teraz spróbuję Wam to pokazać na przykładzie tej symulacji. Mamy tutaj cząsteczki czerwone i początku, tak? Cząsteczki czerwone i niebieskie, jest odwrotnie, teraz te niebieskie mają wyższą temperaturę. Niebieskie mają wyższą temperaturę, ruszają się szybciej, czerwone ruszają się wolniej. No i usuwamy przegrodę. I teraz na skutek zderzeń pomiędzy tymi cząsteczkami powoli średnia energia kinetyczna cząsteczek niebieskich i cząsteczek czerwonych się wyrównuje. No przy czym to nie muszą być takie same cząsteczki, tu nawet nie są. Widać, że cząsteczki czerwone są mniejsze, a niebieskie trochę większe. Tym niemniej ten proces wyrównywania się średniej energii kinetycznej, wyrównywania się temperatury bezwzględnej postępuje. Wracamy do naszej. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, no dobrze, ale jak to jest w takim razie, że woda w garnku stojącym na kuchni robi się coraz cieplejsza? No i mechanizm tego przekazywania energii, przewodnictwa cieplnego można powiedzieć, czy wymiany ciepła, no jest taki, że najpierw rozgrzewa się gorąca płyta lub palnik w kuchni, rozgrzewa się kosztem energii, która jest mu dostarczana. Energii elektrycznej, jeśli to jest płyta indukcyjna, albo energii chemicznej palącego się gazu, jeżeli to jest energia, nie kosztem energii, tylko uzyskuje wtedy energię ze spalania gazu.
jeśli to jest palnik gazowy. No to znaczy, że cząsteczki w tej płycie indukcyjnej, już zostawmy w tej płycie indukcyjnej, poruszają się bardzo szybko, one są uwiązane do miejsca, ale drgają coraz szybciej, no i zderzając się z cząsteczkami w dnie garnka, przekazują im część swojej energii kinetycznej. No a woda na razie jeszcze o tym nic nie wie, no ale bardzo szybko, ponieważ cząsteczki wody też mogą się poruszać, drgać, to te, które znajdują się w pobliżu dna płyty, dna garnka, zaczynają ruszać się coraz szybciej. No i teraz są dwa mechanizmy. No, pierwszy jest taki, że te cząsteczki, zderzając się z sąsiadkami, chłodnymi cząsteczkami, przekazują im część swojej energii. To jest mechanizm przewodnictwa. No a jest jeszcze, przypominam, mechanizm konwekcji. Tak? Taka paczka złożona z gorących cząsteczek wody ma mniejszą gęstość niż woda chłodna ją otaczająca i wypływa do góry i po drodze w zderzeniach przekazuje swoją energię cząsteczkom chłodniejszym i po pewnym czasie cały garnek, ten mechanizm konwekcji można obserwować na przykład jak się patrzy na podgrzewaną w garnku zupę, po pewnym czasie ten mechanizm, cała woda w garnku jest, czy cała zupa w garnku ma tę samą temperaturę. Wszystkie cząsteczki mają wyższą energię kinetyczną niż miały na początku. No i to jest właśnie mechanizm przepływu ciepła, przepływu energii od ciał o wyższej temperaturze do ciał o temperaturze niższej.